No dobrze, to na początek zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie, że jesteśmy pośrodku ślubnych przygotowań. Jest wspaniale, spokojnie, mamy nieograniczony budżet i dzięki temu możemy sobie pozwolić dosłownie na wszystko. Spełniamy wszystkie swoje marzenia. Goście podjeżdżają na wielbłądach, Beyoncé delikatnie śpiewa w tle, jemy ostrygi na homarach i pijemy szampana z 1800. A teraz otwórzmy oczy i zejdźmy na ziemię. I zastanówmy się wspólnie, na czym możemy przyoszczędzić, przyciąć i jak zakombinować, żeby było tanio, a dobrze. Zacznijmy od rzeczy oczywistej, a jednocześnie wpisującej się w aktualne trendy. Coraz bardziej popularne są teraz kameralne wesela, więc aby zmniejszyć koszt wesela, możecie zaprosić po prostu mniejszą ilość gości i zredukować ich liczbę na przykład z 200, chociażby do 100. Mniejsza ilość gości to nie tylko mniejszy koszt związany z opłatą za tak zwany talerzyk, ale to też mniejsza kasa związana z dekoracją, bo pewnie mniej stołów, więc mniej kwiatów, mniej podtalerzy, krzeseł, pokrowców, więc mniejsza ilość gości definitywnie to dobre rozwiązanie. A teraz co zrobić, żeby zmniejszyć cenę za tak zwany właśnie talerzyk? Po pierwsze, powinniście postawić na mniejszą ilość gorących dań. Mam wrażenie, że często zamawiane jest zdecydowanie za dużo jedzenia i niektórzy goście nawet nie są w stanie tego jedzenia spróbować, które jest podawane bardzo późno wieczorem albo może powinnam powiedzieć wcześniej rano, bo już dawno opuścili lokal, a Wy płacicie po prostu za te barszcze, schabowy i bigosy, które wjeżdżają między 2 a 4 nad ranem. Więc zdecydujcie się na przykład na zamiast 5 posiłków gorących maksymalnie 3. I dobrym rozwiązaniem jest też zastosowanie dań w bufetach czy tam w bemarach, bo to jest zazwyczaj mniejszy koszt niż dania serwowane. Bardzo modne są teraz stacje tematyczne związane z jedzeniem i możecie sobie taką stację zamówić, ale również możecie ją wykonać samodzielnie, bo stworzenie słodkiego stołu czy wiejskiego stołu naprawdę nie jest skomplikowane. I przy pomocy swojej rodziny, przyjaciół czy bliskich jesteście w stanie to zrobić, jestem o tym przekonana. Przykładowo, na samym słodkim stole możecie oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych, ponieważ taki profesjonalny słodki stół zamawiając zapłacicie od 1000 zł w górę. Tak naprawdę im bardziej wyszukane słodycze i im ich więcej, tym wyższa cena, więc ta cena może być nawet kilka tysięcy złotych. Natomiast Wy, przygotowując go samodzielnie, możecie to zrobić znacznie, znacznie taniej. Kolejna rzecz, na której możecie zaoszczędzić, to samochód. Oczywiście możecie poszukać wśród swoich znajomych bądź rodziny osoby, która ma naprawdę fajną furę, która będzie Was satysfakcjonowała i możecie poprosić o to, żeby taka osoba Wam to auto pożyczyła bądź nawet może zawiozła Was swoim autem do ślubu. Ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Jeszcze jest taka opcja, że możecie wynająć auto po prostu z takiej regularnej wypożyczalni samochodów, gdzie wypożycza się samochody na doby. I wypożyczenie takiego auta zazwyczaj jest dużo tańsze niż wypożyczenie typowego auta do ślubu. Jakie są trudności związane z wypożyczeniem samochodu w takiej wypożyczalni? Po pierwsze, często musicie zapłacić sporą kaucję, ale z drugiej strony ją odbierzecie. Po drugie, takie auto musicie skądś odebrać i dokądś odwieźć. No i po trzecie, pamiętajcie, że to jest auto bez kierowcy, więc musicie zorganizować osobę, która będzie Was wiozła, bądź musicie samodzielnie usiąść za kółkiem. Kolejna rzecz, na której możecie zaoszczędzić, to są oczywiście dekoracje. Wiadomo, że przygotowanie dekoracji zabierze Wam trochę czasu, ale okaże się za chwilę, że to się opłaca, szczególnie jeżeli chodzi o dekoracje kwiatowe, które oczywiście nie są łatwe w przygotowaniu, ale ta różnica w cenie między wykonanymi przez Was dekoracjami a zatrudnieniem firmy dekoratorskiej jest ogromna. I teraz, jeżeli czujecie, że jesteście w stanie same zrobić te bukiety, to świetnie. Natomiast jeżeli nie, to poszukajcie w swoim otoczeniu osoby, która ma taki talent
i może Wam pomóc. I to też może być fajne, bo zaangażujecie kilka osób, żeby ta praca szła szybciej, więc to może być w ogóle cudowną przygodą. Bardzo często słyszę od dekoratorów taką odpowiedź, jak młodzi zadają pytanie, na czym by można oszczędzić w dekoracjach, że pomysłem na oszczędzanie jest to, żeby w jakiś szczególny sposób nie dekorować kościoła, bo spędzamy tam w sumie najmniej czasu, a to sala powinna być mega pięknie udekorowana. Ja mam wrażenie, że jednak w tym kościele dzieje się najważniejsza rzecz, bądź w tym urzędzie. Tam tak naprawdę zawieracie ślub. Więc ja chciałabym zawierać ten ślub w przepięknych okolicznościach. Jaki jest na to pomysł? Dekoracje przez Was przygotowane na początku stawiacie w kościele, w urzędzie czy w plenerze, bez znaczenia, gdzie jest ten ślub. A później, w czasie, kiedy macie życzenia, to zaprzyjaźnione z Wami osoby, świadkowie czy ktokolwiek, kogo wyznaczycie do pomocy, może te dekoracje z kościoła przewieźć na salę i poukładać w sali. Kolejny temat, na którym możecie zaoszczędzić, to atrakcje dla gości. Ale nie chodzi mi o to, żebyście z nich zupełnie zrezygnowali, absolutnie nie, ale żebyście wygrali ten temat swoją pomysłowością. No i przykładowo fotobudka. Wynajęcie takiej fotobudki na całą noc kosztuje ponad 1000 zł, a możecie kupić aparat, z którego będą od razu wychodziły zdjęcia. Do tego możecie przez internet dokupić parę zabawnych gadżetów, z którymi Wasi goście będą mogli pozować i zdjęcia niczym z fotobudki możecie osiągnąć dużo niższym kosztem. Termin też determinuje to, ile zapłacicie za swoją uroczystość. Pamiętajcie o tym, że w ślubach, tak samo jak w wakacjach, są wysokie sezony. No i taki wysoki sezon jest oczywiście najdroższy. W biznesie ślubnym trwa on od maja do końca września. I w tych miesiącach stawki we wszystkich miejscach organizujących takie przyjęcia są najwyższe. Dlatego, szukając oszczędności, możecie pomyśleć o urządzeniu imprezy w innym miesiącu niż od maja do września, bądź jeszcze jednym dosyć fajnym rozwiązaniem, jeżeli marzycie o tym, żeby jednak Wasz ślub odbył się wiosną, latem bądź wczesną jesienią, jest znalezienie jakiegoś dnia w tygodniu. Wiadomo, że piątki oraz soboty są najdroższe. Tak naprawdę piątki te kosztują teraz dokładnie tyle samo, ile soboty. Ale od poniedziałku do czwartku w takich miejscach jest zazwyczaj przestój, więc jeżeli Wy wskoczycie tam ze swoim weselem, to możecie poprosić o preferencyjne stawki. Fajnie, jeżeli uda Wam się znaleźć w kalendarzu taką datę w środku tygodnia, po której wypada jakiś dzień ustawowo wolny od pracy. To może być dobry trop. Kolejna kwestia to poprawiny i oczywiście możecie na nich konkretnie zaoszczędzić, organizując je we własnym zakresie w jakiejś swojej osobistej przestrzeni. Może być to Wasze mieszkanie, dom rodzinny bądź na przykład ogród. No i na przykład takie poprawiny, nawet w formie grilla, zupełnie na luzie, mogą być świetną alternatywą dla tak naprawdę drugiego przyjęcia weselnego, które odbywa się następnego dnia w tej samej sali, w której mieliście wesele. No i jeszcze ostatnia porada. Jeżeli zabierzecie się za swoje planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem, to nie zabraknie Wam czasu na przygotowanie odpowiedniego researchu, znalezienie i porównanie wielu firm, dzięki czemu będziecie mogli znaleźć najlepsze stawki, bądź ponegocjować, będziecie mieli po prostu wybór, co spowoduje, że znajdziecie te najlepsze dla siebie oferty, które będą Wam pasowały zarówno kosztowo, jak i będą zgodne z Waszymi preferencjami. Także przede wszystkim dajcie sobie na to czas i nie łapcie cokolwiek Wam popadnie na ostatnią chwilę. A tak naprawdę liczę na to, że po obejrzeniu tego filmiku uda Wam się sporo kaski zaoszczędzić, którą będziecie mogli przeznaczyć na Wasze już teraz wspólne marzenia. Może to będzie cudowna podróż poślubna? Życzę Wam powodzenia. Zapraszam Cię do obejrzenia produktów w moim sklepie. Link znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!